Cześć wszystkim, Snowpalm 7, nasze cienka Majui. Dobra, bierz mi się za te aniołki, potrzebujemy ich piórek na rzeczy. Dobra, optymalnie byłoby połapać ich teraz tyle, ile się da. Ponieważ za drugim razem, jak wejdziemy na tą mapę, będzie już ich dużo mniej. Ale zobaczymy, jak to się uda. Dobra, tak, dobierzmy drużynę. Tutaj, no to jest zajęte. Na pewno będziemy używać Fii. Na pewno też bierzemy parę Yuiki. Tylko tak, ci są wrażliwi na ziemię i na ogień. Ci są wrażliwi na ziemię i na lód. I ci chyba też, tak. Więc generalnie ziemia jest dobrym pomysłem, a drugie to albo ogień, albo ice. Dobra. Teraz tak. Właśnie, a propos jeszcze aniołków, jak widzicie, wszyscy są bardzo podatni na dark. Tak, ten minus 4, ten minus 4. Problem jest taki, że wszyscy oni również atakują Holly. Więc użyteczność Roselin jest bardzo ograniczona. Ona może zadać dosyć dobre obrażenia swoimi atakami, ale potem oberwie z powrotem równie dużo. A aniołów jest więcej niż Roselin, dlatego lepiej brać coś, co ma odporność na Holly, może zadawać obrażenia oraz... Na przykład ty masz Earth Shields i masz dosyć dobrą odporność na Holly. Więc... Lisz się przyda. Tak, co do dieta, on też ma wrażliwość na Holly, ale ma dosyć dobry zasięg ataku dzięki snipe. Więc o ile będziemy pilnować, żeby sam się nie znalazł w zasięgu, to możemy nim ostrożnie ciachać. Dobra, czy masz atak? Tylko tak, ty nie masz ani ice. A nie, masz ice. Dobra, na razie weźmiesz fire. I tak. Co jeszcze chcemy użyć? I z Yorem trzeba uważać, bo on ma wrażliwość na Holly. Mikiyu powinna być całkiem niezła. Tak, jak z waszą wrażliwością na pioruny, jesteście odporni na pioruny. A jej ataki ice nie mają najlepszego zasięgu, zaledwie 2. Dobrze mówię? Więc może na razie ją pomińmy. Katorit. Katorit bardzo się przyda. Dobra, tylko tak. Oczywiście nie w tej formie, tylko w tej formie, która potrafi coś robić. Dobra, coś jeszcze byśmy wzięli. Kisnir może później, bo Kisnir jest wolna. Potrzebujemy kogoś szybkiego, który zaatakuje ich z tej strony. Spróbujemy to zrobić Katorit. Dobra. Jeszcze mamy 3-4 miejsca. Ior generalnie powinien być zawsze przydatny, ale boję się, że oberwie w czerep. To na razie go zachowajmy. Dobra, weźmy Kisnir. I masz... Ona pewnie jest przeklęta, ta katana. Ale siła 12. Dobra, szkoda, że nie masz nic, co dodaje water damage. Ty masz coś, co zadaje ziemne? Nie masz.
Ciężki wybór. Dobra, weźmy Iora. Jeżeli nie do tego, żeby... Jeżeli nie do tego, żeby walczył, to przynajmniej pozwiedza nam tamte kierunki. Dobra, teraz tak. Teraz użyjemy sobie Yuiki. Jak wy mieliście Fire i Earth. Dobra. Earth. Fire. I może też ciebie. Tak na wszelki wypadek. Dobra. Ty podejdź troszkę bliżej. No i dobra. A jeszcze muszę im ekwipunek ogarnąć. Tak. Tyfia. Możesz generalnie skasować gościa. Dosyć nieźle. I tak, masz już łuk, który potrzebujemy. Możesz wziąć capture rope. Ty, możesz tego zdjąć? Możesz. To najpierw się tym zajmij. Gość nam trochę przeszkadza. Super. Teraz tak. Fia, zdejmij tego gościa. Nie masz zasięgu na capture. Nie masz zasięgu w ogóle na swój łuk. Świetny. Dobra. W takim razie Karyna, ty ściągnij jego z odległości. To będzie boleć. ...52 razy 2, powinieneś go zabić zwykłym atakiem. Make it so! Jak jeszcze mieliśmy. Dobra. Teraz tak. Ciebie byśmy chcieli złapać. 24 razy 2. To cię nie ubije. Właśnie to. To będzie nas boleć. Dobra. To może tak. Jego spróbuj złapać. Latające młoty. Są anielscy strażnicy. Dobra. Zajęliśmy miejscówkę, super. Teraz wy. Do przodu i zajmijcie te flagi. Żeby nic więcej się nam tu nie zespełniło. Ty, Ior. Flaga. To zajmiemy się nią może. Lisz. Idź tutaj. A Katorit tutaj. Dobra. Fajnie, że tutaj zwolnili miejsce. Przyda nam się. Dobra, to powinno go nie zabić. Zobaczymy. Zawsze jest szansa? Nie, zero szansy na kryta. Trudno. Dobra. Ior, możesz go dokończyć. O ile nie spudłujesz, to on ci nie odda, więc nie musisz się go bać. Dobra.
Deploy flag zdjęte, dobra. Dobra, idzie pierwsza grupa tutaj. Musimy się na nią przygotować. Tak. Ty jesteś wrażliwa na ogień? Nie. To może Jurin? Muszę ci dać lepsze ataki. To do widzenia, weź to. A samym fireballem byś go zabił? Nie bardzo, dobra. To weź tak. I... miazga. Ha, intimidate, super. Nawet nie oddę. Skoczył nagle wściekły kulturysta i zaczął mnie pluć ogniem. To było przerażające. Dobra. Rilurin Spearshot. Nie zabiję. Jakby tsunami albo to było w zasięgu, to by było miało szansę, ale... Dobra, róbmy co możemy. Pierce, ładnie. Karyna, wbijaj tam jak ile możesz. Tam. Nie chcę, żeby oni za bardzo wchodzili tam, o ile nie ma potrzeby. Ty natomiast podejdź tutaj blisko. Dobra, musimy podejść bliżej w następnej turze. Tam. Rurin nie ma na ciebie słabości, ale i tak. Ale ma nadal swoje pięści. O, mogłem go złapać w sumie. Czy raczej ją? Trudno. Przybyły posiłki. Avaro, masz tutaj dużo słodkości. Dobra, pozbierasz je. Teraz ty tak. Musimy zająć tą miejscówkę. Karin Yuki. Kamienne pięści. 35 razy 2. To jest śmierć dla nich, super. Dobra, i teraz tak. Tutaj najlepiej będzie, jak ty się rzucisz na niego. 24 razy 2 nie wystarczy. Najwyżej Rurin później poprawi. Chyba, że ci kontra wejdzie. Niestety nie. Oj, super. Dobra, na lisz można liczyć. Teraz tak, ty możesz zdjąć tego gościa. Ekstra. Dobra. 35 razy 2 razy 3, nie będzie problemu, żeby go ściągnąć. Dobra, Ior, pozwiedzaj tutaj. Teraz tak. Oni mają move 4 i są niewrażliwi na ogień. Dobra, Light Blast. To ma zasięg 3. Raz, dwa, trzy. Czyli jak tutaj ktoś stanie, to oberwie potem tym atakiem dystansowym. Trzeba też uważać, bo oni mają też tą obszarówkę. Dobra.
Rurin, znaczy Jurin, może tutaj tak zabezpiecz tą flankę. Tak, ty natomiast podejdź tutaj, będziesz poza ich zasięgiem i będziesz w stanie chyba w następnej turze kogoś obstrzelać. Dobra. Jedziemy. Coś źle policzyłem. A, ma 4 ruchu, zapomniałem o tym. Dobra, 29 ataku. Na szczęście niebieski chłopczyk ma całkiem niezłą wytrzymałość. Więc... oddaj mu. Dźgają się nawzajem. Dobra, to powinno starczyć. Coś przeliczyłem się. Trudno. Dobra, Avaro, zbieraj dalej słodkości. Tak. Ior, na razie zostań tutaj, pilnuj tej miejscówki, żeby jej nie zajęli. Teraz tak. Lisz. Jesteś w stanie zdjąć gościa. 20. Dobra, dajmy ci dobry ekwipunek. 24 razy 2. To nadal za mało. Chyba, że czymś możemy go trochę dziabnąć. Właśnie, ty możesz wziąć swój Frozen Wing. Możemy ci dać też coś do ataku. Dobra, zobaczmy, jak to zadziała. Dobra. Zapomniałem, że ma Enter Air. Dobra, tak. Ciebie, Lisz, chcemy tutaj z przodu wystawić. Chociaż tak, ty masz mało resistance. Nie, 25. Co mi się bzdrało, że masz mało. Dobra, ciebie chcemy tutaj wystawić, żeby na tobie się skupili. Bo nic tobie nie będą mogli zrobić. Zobaczmy. Jurin. Tutaj. Teraz smoczek w sumie może tędy się przejść. Możemy ich zajść z boku smokiem. Tam nie chcę jej posyłać w tamtą stronę, bo mogłaby trochę oberwać. Dobra, niebieściutki. Wykorzystaj swój dobry zasięg i raź ich, ile możesz. Dobra, Karyna, podejdź. I to tyle. Dobra. Dobra, tutaj się będą po kolei rozbijać o Lisz. Prawie. On się uleczy teraz. Dobra, to było dobre zagranie. Lisz się śmieje z ich ataków. Ten się zabije. Lisz, liczyłem na więcej. O! Angel Feather. Tego nam brakowało. Dobra, wygląda na to, że tutaj nie chcą iść. Więc Ior, podejdź tutaj. Teraz tak.
tutaj możemy spróbować ciebie obstrzelać. Fajnie, że cover jeden wszedł. Dziabnij go. I tak, co teraz chcemy zrobić? Ty możesz podejść tutaj. Wszystko, co tam się będzie pojawiać, to będziesz obstrzeliwał. Tak, co jeszcze możemy zrobić takiego sensownego? Fia może podejść tutaj. Ty możesz podejść tutaj. No dobra. Możesz ściągnąć tego gościa, tylko potrzebujesz jakiegoś innego ataku. Teraz Icicle. I tak. Powinieneś go zdjąć na raz, to mam nadzieję, że nie dostanie. Dobra. Czekam na to, że uda się bez tych dodatkowych obrażeń. Dobra. Lisz, pójdziesz w tamtą stronę, ponieważ tylko tutaj jest przejście dla nielatającego personelu naszego. No i dobra. Powinno być ok. Ciekawe. Dobra, Avaro, może przejdziesz się tamtą stroną. Nie przewiduję, żebyś w najbliższym czasie udało ci się dostać jakoś do walki. Dobra, tak. Jeżeli ich wyeliminujemy, to niebieściutki może sobie pobiec tam i zająć już pierwszą z flag. Pytanie, czy jesteśmy w stanie ich wyeliminować. Jego zdejmij, tak. Dobra. Karina. Obstrzelaj tego gościa. Kurde, obrażenia w drugą stronę będą boleć. To może tak zrobimy. Fia. Ty obstrzelaj tego gościa. Bo tą gościówę. Super. I niebieściutki Sro zajmujesz pierwszą z flag. Dobra. Reszta mozolny marsz do przodu. Dobra. Portal, ale chyba nie będzie nam zbytnio potrzebny. Chyba raczej przyda się do jakiegoś do późniejszego free mapowania. Dobra. Niebieściutkiemu przyda się zapewne teraz pomoc. Na przykład ty wal w tego gościa. To nie było. Zapomniałem, że on ma aż taki atak. Dobra. Dobra, co możemy jeszcze zrobić? Może na razie cię wycofajmy. Dobra, możemy tak. Hmm.
Tutaj są dosyć silne rzeczy. To może tak, zdejmij tego gościa z tsunami. Tylko ty masz do niego zasięg obecnie. Też nie taki był plan. Możesz tego gościa zdjąć z tsunami? Może mu też się kryt trafi? Nie masz tu życia łatwego. Dobra, ale przynajmniej drugą flagę zajmiemy w ten sposób. I tak, teraz ciebie, jak się nawżerasz owocków, teraz jesteś w stanie przeżyć tego gościa. Albo i nie. Diet. To kuszące. Dobra. Teraz ty możesz go zdjąć. Dobra. Dobra, Fia, możesz już obracać w tamtą stronę. I też idziesz tam na górę. Tutaj jest podejście z jednej strony, to jest podejście z drugiej, nie. Dobra. Dobra, niebieściutki. Musisz jeden atak przetrwać. Dobra. Zabierzmy to przy okazji. Tak się ustawiło, że jest poza zasięgiem dieta. I tak, niebieściutki, zajmij tutaj. Ty masz słaby rezystans. Możemy ci coś wyekwipować, co to zmieni? To ma trochę więcej, o 3, ale dużo więcej tracisz. Będę musiał zobaczyć, czy to da się zupgrade'ować, bo twoje rezisty nie są zachwycające. Może mamy jakąś tarczę, która zwiększa rezisty? Nie. Trudno. Bo on cię może zaatakować i to mocno. Range 3. Raz, dwa, trzy. Dobra, ty na razie sobie zostań tutaj. No i dobra. Zobaczmy, kogo zaatakuje. Rurina. Dobra, przynajmniej możesz odpowiedzieć. Ekstra. Dobra, Fia tutaj. A właśnie, czy Fia dostała? Ta, dostała move 4. Jak się jej zwiększył, nawet nie zwróciłem na to uwagi. Super, to na pewno bardzo się często przyda teraz. Jurin, na razie siądź tutaj. Dobra, wlazł tutaj, skubany. I sprawił, że nie mogliśmy zająć tej miejscówki przez to.
Dobra. Stawmy się tutaj na razie obronnie. Już tutaj. Diet, możesz się też powoli zbierać w tamtą stronę. Tutaj. A ciebie, Karin i Ujki, na razie chyba nie potrzebujemy. Oni zeszli, super. Dostaną po łbie. I tak. Ty, czy jesteś w stanie go ściągnąć? Tak, tylko musimy ci też dać konkretny akcesorium. To powinno wystarczyć. Ekstra. Dobra. Zostań, bo nie chcemy, żebyś wróciła z powrotem do swojej bezbronnej formy. Rarin. Jest przejście tylko tam. Dobra, Fia tutaj. Dobra, pokombinujmy jeszcze, co możemy. Yurin. Ty chyba tutaj jesteś trochę bezużyteczny, tak? To wracaj do Pokebola. Przywołamy kogoś, kto może coś zrobić. Tylko tak, z nimi. Jak z nimi się bawić, to już tak, żeby zabić. Co byś powiedziała, gdybym chciał go złapać? Mniej niż 20. To się nie uda. Chyba, żebyśmy ryzykowali. Dobra, czy chcemy go po prostu sprzątnąć może? O kurde, tu się ciągle mnoży, tam są dwie flagi aktywne. Trzeba coś z tym zrobić. Dobra, nie bawimy się, ściągnij gościa. Ekstra, dzięki Lisz. Tak, przyda nam się Ranri. Nie dlatego, że potrafi coś zadać, ale dlatego, że lata. Może nam pomóc tutaj zająć trochę terenu. Dobra. Wszyscy. Dobra, fajnie. Dzięki, że się rozbijacie o Lisz. Właśnie po to ją tam postawiłem, po to ją wziąłem na tę misję. Żeby karała aniołki. Dobra. Ty, Avaro, powoli do przodu. Masz zasięg. Dobra. Możesz walić do niego, nie ma problemu. Teraz tak. Ty złapiesz tego, bo masz na to okazję. Proszę cię, Lisz. O nie. Dobra. Jak nie teraz, to w następnej turze. Katorit.
Możesz się przemieścić tutaj, pomożesz tutaj z szarżą. Dobra, ty kogo chcesz ściągnąć? Tego? Czy tego? Ty, Ranri, jakbyś chciała kogoś złapać, czy jesteś w stanie zadać jakieś sensowne obrażenia? Jesteś. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Ekstra. Dobra. Ma wrażliwość na ice, mają. Podejdź tu ostrożnie, żeby się za bardzo na nich nie napotoczyć. Dobra, ściągnij tego gościa. Momencik, tego nie było. Najpierw się nażryj. Dobra, teraz go możesz ściągnąć. Nie, nadal go nie ściągniesz. Ale powinieneś przeżyć. Dobra. Tylko teraz znowu musisz łyknąć potkę. Dobra, i wyobraźcie sobie, że teraz jakakolwiek postać, jakiej używamy, mamy wrażliwość na folię obrażenia. Nawet bez tego, widzicie, te anioły dają wycisk. Więc tak, trzeba z nimi uważać. Ta, Ranri, ciebie też by było głupio stracić. No i dobra. Okej. Okay. Szczęście, nikogo nie zabili. Dobra, Lish, tym razem ci się na pewno uda. Lish, proszę cię, no jednego aniołka chcemy po prostu złapać. No. Dobra, ty ustaw się tutaj, poza ich zasięgiem. Ja chcę ich złapać. Możesz, Karin? Wszystko przez chciwość. Dobra, Ranri, ty powinnaś jednym atakiem go zabić, więc nie potrzebujesz leczenia. Dobra. Smoczek, bierz linę i ty już na pewno go złapiesz. No. Nie. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Będzie w zasięgu swoich najlepszych ataków w następnej turze. Dobra. Powoli podejdźmy tutaj. Diet. No i dobra. Czy chcemy ich kapczerować? Na razie przywal po prostu mu. Nie masz szansy go złapać w najbliższym czasie. Czy ona też miała młot? Dobra. Złapie, złapie wszystkie.
Dobra. Awaro, tutaj do roboty. Niebieściutki. Musisz coś łyknąć, bo to nie będzie dla ciebie zdrowe. Dobra, ściągnij go. Angel Halo. Okej. Okay. Aureola. Dobra. Czy to go zabije? Tak, to go zabije. Dobra. Nie złapię go, ale trudno. Coś tam jeszcze jest? Jeszcze jeden gość jest. Dobra, Ranri tutaj. Smoczek tutaj. Dobra, Karin. Poświęć się dla drużyny. I Lisz tutaj. Dobra. Diet, ustaw się tutaj, formacja obronna. Jak gość się wystawi, to dostanie w łeb. Fajnie. Dobra. Niebieściutki. Wywab ich. Odrobi nieszczęścia, rzucą się na Awaro. A ten ich złapie. I tak. Fia. Jakie są szanse na złapanie tego gościa? Całkiem niezłe. Dobra, teraz tak. Lisz, możesz podejść tutaj. Ty podejdziesz tutaj. Smoczek łapie wszystkie. I potem się wycofasz do bezpiecznej pozycji. Nie wiem, czy to jest bezpieczna pozycja, bo dalej są w stanie zaatakować na odległość. Tak, są w stanie. Light Blast, Range 3, właśnie. Ranri, lecz się. A ty? Ładnie, masz go na linii. Szczału. No i dobra. Łap. Super. Dobra. Dobra, to cię może boleć. No, powinieneś go ściągnąć innym atakiem. Super. Nie. Dobra, tak. Zobaczmy. Teraz tak, ty masz mało HP-ków. Smoczek powinien cię ściągnąć. Niemiła kontra. Lisz, jesteś w stanie dokończyć roboty? Ekstra. Dobra. Angel Glove. Prawie jak Angel Grove. Dobra, ty stań tutaj. Mam nadzieję, że nie zginiesz w następnej turze. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery.
Raz, dwa, trzy, cztery. Postaw się tutaj i potem oszczelasz gościa. No i dobra. Nasza ekipa atakująca jest prawie gotowa. Dobra, ty niebieski, już nie jesteś potrzebny, wycofamy cię i przywołamy potem na górze. Tutaj Avaro sam jest w stanie prędzej czy później dokończyć akcję. Dobra, natomiast tutaj tak. Zróbmy sobie jedną rundkę na odsapnięcie. Że tak, Light Blast się raczej tutaj nie przyda, to weź leczonko. Tak, ty się możesz samo leczyć. Teraz tak, Fia, podlecz smoczka. A Ranri podleczy Lish. Dobra. Teraz podejdźmy jedno pole do przodu. Momencik, to był diet. Myślałem, że to smok. Ty zbieraj słodkości. Tutaj. Dobra, tu jest chyba jakiś jeden anioł, więc pewnie nas za chwilę zaatakuje. Tego nie zauważyłem. Ice albo Earth. Mikiu, jesteś w stanie to szybko ogarnąć? Dobra, weapon, twój najlepszy icicle study. Dobra, przywal mu. Ma Magic Resist. Dobra. Ostatnie to, że może zaatakować wręcz. Zobaczymy, jaki to wyjdzie. Dobra, tego złap. W końcu mam nadzieję, że się uda. Super. Tak. Strahl, Light Blast, 3 zasięgu. Nie, myślałem, że to już Mikszuana zaczyna nas coś tutaj napastować. No, fajnie, że atakujesz nas na dystans. Tak przynajmniej jesteśmy w stanie ci odpowiedzieć. Gdybyś zaatakowała wręcz, to byś miała darmowe ciosy. Super. Wygląda na to, że tu nic więcej nie ma. Avaro może powoli ciągnąć się w stronę jatki. Dobra, co tutaj mamy? Fia. Po co nam się tutaj podejść? Chyba powinnaś być bezpieczna. Ranri się zabezpieczy. No i dobra. Sobie możesz pójść już. I dobra. Miło z twojej strony.
Chyba nie ma znaczenia. Możemy próbować nawet ją łapać w takim razie. Tego nie przewidziałem. Dobra, żegnaj Ranri. Mikszuana. Mikszuana, właśnie się wbiłaś w najgorsze możliwe dla siebie miejsce. Gorsze byłoby tylko wtedy, kiedy miałbym do dyspozycji Karinyuki, żeby mógł cię jeszcze pokarać. Nie masz wrażliwości, nice. W ogóle czym cię możemy pokarać? Trochę ziemią, trochę dark. Wygląda na to, że nie masz ataków dystansowych. Z jakiegoś powodu nie mamy Myrtillaxis Bow, a będę musiał kolejne wytworzyć. Dobra, Mikszuany chyba nie chcemy łapać. Więc dobra. Jeszcze raz, możesz oddać? Nie możesz oddać. To w takim razie ty bierzesz Veteran Ring, Piercing Snipe. Trochę masz hapeczków. Super. Widzisz, Mikszuana, musisz planować jedną turę z wyprzedzeniem. Zabiłaś pionka, a teraz stracisz króla. Dobra, ty się wycofaj. Ty. Momencik, nie to chciałem zrobić. Kryt za dwa. Dobra, w każdym razie nie to chciałem zrobić. Chciałem zobaczyć, jakie obrażenia zadajesz, ale... ty możesz wziąć za to Knight Medal i zrobić jej prawdziwy pocisk. Przynajmniej parę obrażeń zadasz. Bardziej liczę, że dostaniesz troszkę doświadczenia, niż rzeczywiście zadasz jakieś obrażenia. Dobra, teraz tak, smoczek. Ty broń masz już dobrą, ale akcesorium weź sobie Knight Medal. I powinnaś w stanie to wykończyć. Do dzieła. Ekstra. Wing Bracelet. Fajnie, to daje nam, że teraz dowolna postać może latać. Shame for display! Ponoć jesteście mistrzami wojny. Dokładnie, leżeć! Nie jesteśmy armią, ale za to, co mamy, to siła przyjaźni.
Dobra. Stage clear. Tak, jak widzicie, prędko tutaj nie będziemy mieli 100%. Potrzebujemy Silver Key. A żeby zdobyć Silver Key, to chyba pod koniec następnego rozdziału dopiero nam się uda. Ale parę innych rzeczy moglibyśmy tutaj wyfarmić, chociaż nie są aż tak ważne. W czasie wolnym na pewno będę jeszcze tutaj wracał, żeby farmić aniołki, bo potrzebujemy ich dużo do upgrade'ów UIKi. A poza tym przydadzą nam się ich chyba piórka do różnych rzeczy. Dobra. Ale tak. Teraz zrobimy sobie przerwę. Teraz chyba będzie duża ilość gadki. Tak. Duża ilość gadki i zapewne będzie koniec tego rozdziału. Dobra, co się wydarzy w następnym rozdziale? Kogo z naszej listy wrogów rozwalimy następnym razem? Zobaczycie w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!